Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam państwa w naszej cotygodniowej rozmowie, spotkaniu z cyklu Prawo do niuansu, niuansu, którego w czasach medialnych polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Nad naszym spotkaniem, nad tym, żeby ono powstało i doszło do skutku, czuwa redaktor Jakub Błodziony. Bez niego nic by tutaj nam się nie udało, ale bez Państwa, tak, żeby nam się nie udało, jesteśmy wdzięczni Państwu za wsparcie wsparcie w darowiznach cyklicznych, za pośrednictwem Patronite. No i teraz, proszę Państwa, oczywiście strategiczny moment. Prosimy Państwa zawsze w ostatnim okresie żeby państwo pamiętali o przekazaniu jednego procenta, jeśli państwo jeszcze tego zrobi, nie zrobili, na fundację Kultura Liberalna wszystkie informacje mają państwo na naszej stronie. To jest bardzo, bardzo łatwe, a dla trzeciego sektora to jest naprawdę wręcz kluczowa sprawa, żeby przetrwać trudne czasy. Zachęcamy także do subskrybowania naszego kanału na YouTube, lajkowania i komentowania filmów, polecania, polecania innym, jak najbardziej. Od tej chwili. Nasze wideo podcasty będą dostępne na żywo tylko na kanale YouTube, eksperyment, ale później zapraszamy do słuchania na platformach podcastowych jak zawsze: Spotify, Apple, Google Podcast. Czego Państwo używają z przyjemnością i chęcią? Niech tam Państwo szukają naszych podcastów i polecają innym. A teraz przechodzimy do rzeczy, proszę Państwa. Pojęcie narodu. Co to jest naród? O to proszę państwa jest nie tylko wielkie pytanie, ale też tytuł wykładu Ernesta Renana z 1882 roku, w którym francuski historyk trochę niesforny wtedy, on był taki niegrzeczny, bardzo bulwersował publiczność, no zastanawiał się nad tym, co to jest naród i stwierdził takie łuku, słynne, słynne sformułowanie, które zostało, prawda? Wykład z 1882 roku, a sformułowanie, że naród to codzienny plebiscyt, zostało z nami. My jednocześnie, jak Państwo wiedzą, nie, nie uciekamy od bieżących kontekstów, duże pojęcia, ale wiemy też, że przecież prezydent Rosji, Władimir Putin, coś tam w głowie ma. Na temat wielkich pojęć, abstrakcji, jakiejś takiej fa fantazyjnej wizji historii, która przynosi koszmarne skutki w praktyce. No i zastanawianie się nad tym, co to są te narody, okazuje się nie być tylko zajęciem akademickim, ale tragicznie praktycznym e, zajęciem, którym zwykle zajmują się historycy. Historycy Idei i dziś, proszę Państwa, mam przyjemność gościć. Naszego tutaj, naszym gościem jest pan profesor Maciej Janowski. Bardzo miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Historyk, dyrektor Instytutu Historii Pan, który na łamach przeglądu politycznego tak się zd zdarzyło właśnie. o Proszę, świeży przegląd polityczny, opublikował artykuł, długi artykuł w labiryncie Idei o przemianach pojęcia narodu w Polsce. Od oświecenia do roku 1939. Jest to tekst, proszę Państwa, pasjonujący, jest to tekst na czasie, jest to tekst, który gorąco Państwu polecam, ponieważ jak mało kiedy próba odpowiedzi na to, co to jest naród, wielki, wojna w Ukrainie, wielkie migracje, ee, w... Zamęt pojęciowy w polityce, no dużo nie trzeba, żeby się zadać pytanie, o czym my w ogóle rozmawiamy, kiedy mówimy o pojęciu narodu. Podkreślam, pytanie jest jak najbardziej poważne, bo kontekst aktualny nas przekonuje o tym, że zależnie od tego, jak to rozumie jedność rusi, albo jak to rozumie rosyjskość, okazuje się mieć dramatyczne, dramatyczne konsekwencje, jednocześnie zmuszając sąsiadów do pytania o ich narodowość, jeżeli pan profesor się z tym zgodzi. I w zasadzie powiedziałbym w ten sposób, tekst to jest takie przejście przez pojęcie narodu od XVIII przez XIX wiek do XX i XXI i zastanawiamy się, choć zatrzymuje się pan profesor na 39 roku, to jednak to jest zaproszenie do rozważań współczesnych. I od razu może tak, żeby wprowadzić naszych słuchaczy, widzów, Większość z nas prawdopodobnie ma w głowie takie z grubsza wyobrażenie, że w XVIII wieku to szlachta była narodem. Więc rodzaj monopolu na pojęcie narodu w Polsce miała szlachta. A potem to dziejowych wydarzeń. Z Prawił, że my jesteśmy narodem, my, którzy mówimy językiem polskim, którzy, no właśnie, <laughs> czy ta wizja w ogóle jest poprawna i czym ona w zasadzie się kończy dla pana profesora? <laughs> Bardzo dziękuję za, za to pytanie i za zaproszenie. I może zanim jeszcze odpowiem, to nawiąza, zareaguję na to nawiązanie współczesne, ponieważ mnie też, mhm. jak nas wszystkich, prawda, wszystko no to dotyka i sprawia, że się zastanawiam nad współzależnością historii współczesności. Nie pamiętam kto, ale któryś z amerykańskich analityków powiedział o Putinie, że on siedzi. W bunkrze, odizolowany od wszystkich ludzi i czyta książki historyczne wątpliwej jakości. Tak, I tak. i stąd, więc to pomyślałem sobie, to może lepiej, żeby czytał do świata by było, żeby czytał lepsze książki historyczne, na co niestety nie mamy żadnego wpływu. Ale ja mogę, ja mogę tylko dodać, <gry> że w tych, w tych świetnych pracach historycznych i płochy historyk amerykański, który zajmuje się Ukrainą, naszym regionem, no on zwraca, zwraca uwagę czytelnikom, że rzeczywiście Władimir Putin wyznaje coś, co nie trzyma się kupy z punktu widzenia historyka, ale to nie ma żadnego znaczenia. To znaczy te fantazje, które są to. śmiało przez stulecia produkowane, no przynoszą tragiczne konsekwencje. No, my tu rozmawiamy, a w Mariupolu no, to, prawda, to znaczy rozgrywa się gigantyczna tragedia. No. Dzieje się to, co moje pokolenie słyszało od rodziców z opowieści o powstaniu Warszawskim, prawda? Ale więc nie mamy na to wpływu, chociaż w pewien sposób pokazuje to, że zawód właśnie w taki bolesny sposób pokazuje, że zawód historyka jest zawodem praktyczniejszym niż się czas, często również mi wydawało i że mhm. istnieją pomyłki historyków, tak jak pomyłki lekarzy, i te pomyłki mogą mieć okropne. Okropne, okropne konsekwencje. Natomiast właśnie, jeśli, wracając, wracając, właśnie, wracając do, do, do pytania, to jest tak, mnie się zdaje, że taki właśnie ogólny model, że szlachta, kiedyś narodem była szlachta, a potem to poczucie się w Polsce zdemokratyzowało, to ja bym powiedział, to jest na najogólniejszym poziomie, to pewnie jest słuszne. A jeżeli mhm. to nie jest słuszne, to przynajmniej jest to dobre przybliżenie wstępne. Natomiast jak ze wszystkimi, no to tutaj się różni pewnie tym humanistyka od na, nauk ścisłych i biologicznych szczególnie, że, wchodzę, że, że tego nie da się powiedzieć do końca klarownie, ponieważ jak się wchodzi w detal, to ten obraz, który jakby z dystansu wydawał się klarowny, pod, pod mikroskopem robi się niesłychanie zamazany. I ten, i, i ten, ten klarowny obraz narodu jako, stanu szacheckiego jako narodu i późniejszej demokratyzacji się nie to, że łamie, no bo ostatecznie musimy, warto jest mieć jakiś ogólny, ogólny obraz, ale w każdym razie widać, że on nie jest oczywisty, że to jest też pewna. No, decyzja interpretacyjna. No właśnie, mamy rok 2022, i my patrzymy, prawda, na, na, na to, że nacjonalizmy, a mają znaczenie, mm. rozumienie narodu tak może mieć znaczenie, że jeżeli się komuś nie zgadza rzeczywistość z tym, co on sobie roi, jak w przypadku prezydenta Putina, to tym gorzej dla rzeczywistości. To ja wyślę wojsko, żeby ono no, zmieniło tę rzeczywistość. Tak. No a historycy przychodzą i mówią. To skomplikowane. No na tym na, no jak wszyscy wiemy, na tym to polega I dobrze, że dlatego dobrze, że to spotkanie ma 45 minut, a nie 15 sekund, bo inaczej bym właśnie powiedział, że to skomplikowane, ale tak jakby patrząc od dzisiejszej perspektywy, tak. czyli wychodząc troszeczkę poza temat artykułu, mnie się zdaje, że są dwie takie bardzo zgruba, dwa podejścia do idei narodu które można określić jako obywatelskie i kulturowe, prawda? Mhm. I co to znaczy? I to yy... i znaczy, znaczyłoby to mniej więcej tyle, że obywatelskie to jest yy... no takie, powiedziałbym, którego ideał został wywożony pewnie we Francji po Wielkiej Re Rewolucji. Narodem francuskim są wszyscy, którzy są francuskimi obywatelami, to wtedy jeszcze prawdopodobnie oznaczało u większości osób mężczyzn, a nie kobiety, ale jakby mhm. otwarta była droga w toku demokratyzacji, żeby tym narodem stali się, stali się wszyscy. Jeszcze była ta koncepcja pośrednia, taka, że to są ci, co płacą podatki. Na no ale w, mhm. podatki, w efekcie tego rozumienia, naród jest to ogół uprawnionych politycznie osób, a skoro państwo jest demokratyczne i każdy pełnoletni obywatel jest niezależnie od płci, stanu majątkowego, religii i tak dalej, ma te same prawa cywilne, polityczne i tak dalej, no to narodem jest ogół jest ogół obywateli. Natomiast pojęcie kulturowe no to jest takie, które, jak mnie się zdaje, każdemu z nas jest instynktownie bliższe. To znaczy mm -hmm. to, że naród to jest. Antonina Kłoskowska u nas kiedyś o tym um, pisała, i, i nikodem bończa Tomaszewski, później wie, wielu, wielu autorów, jak gdyby uczestniczenie w pewnym świecie symboli i, i wyobrażeń. I teraz tak, w jest... którym dobrze się czujemy. Którym w zasadzie, dobrze się czujemy. Tak? Ja bym chciał tu powiedzieć. Jedną, jedną rzecz, której ja nie wiem, pewnie wielu zachodnich autorów by się ze mną nie zgodziło. To znaczy, jest taki z gruba obraz w historiografii, że ten naród obywatelski jest dobry, a ten kulturowy jest zły. To znaczy, że ten naród obywatelski jest otwarty, tolerancyjny, a ten kulturowy. Chyba nawet w Polsce tak się trochę tak. dyskutuje. Prawda? I w Polsce, hmm. i ten kulturo... a ten kulturowy jest zamknięty, etniczny bardzo okropne słowo. I nietolerancyjny. Mnie się wydaje znowu, że to nie musi tak być. To znaczy, mm. że ja, ja powiem po sobie osobiście, nie wiem, jak pan i nie wiem jak Państwo, znaczy, moje osobiste poczucie narodowe, jeśli wolno taką intymną rzecz powiedzieć, jest kulturowe. To znaczy, nie paszport, który, Polski, który jak wiem, jako historyk rzecz nabyta w jednych epokach historycznych się go ma, a w innych się go nie ma. Decyduje o tym, że jestem Polakiem, tylko pewne no świadome w dorosłym wieku, już świadome poczucie przyna przynależności emocjonalnej, intelektualnej do pewnego no właśnie uniwersum y sy symbolicznego i ten, ta, ta, to kulturowe podejście do narodu jest groźne wtedy, kiedy się naród to tożsame z państwem, prawda? To znaczy, kiedy się uważa, że państwo jest, zadaniem państwa jest stworzenie państwa narodowego i ujednolicenie wszystkich obywateli na to, mhm. ale przecież ten francuski model narodu też był represyjny wobec, nie wiem, bretończyków czy innych, prawda? No to znaczy... Wielka rewolucja francuska tak, że... była, że... mówiąc eufemistycznie, leko... represyjna. represyjna, właśnie, więc, więc tutaj jest, zależy od sytuacji, nie jest naród, kultu... to kulturowe rozumienie, jeśli nie przechodzi w rasistowskie, może przechodzić w rasistowskie, ale jeśli nie przechodzi w rasistowskie, nie wydaje mi się, że było represyjne same w sobie, tak samo jak to obywatelskie, też nie wydaje mi się, że było z definicji yy... tolerancyjne, bo może być takie jak inkluzywistycznie inklusywistycznie, represyjnie, jeśli można tak powiedzieć. Ale wiemy, skąd się ta nieufność wobec mhm. narodów w sensie kulturowym wzięła. No to są doświadczenia XX stulecia tak. i e... Nawet one przynoszą, bo mam wrażenie, że, że z takiej postawy, o której pan profesor mówi, to trzeba się trochę wytłumaczyć. No tak, prawda? no właśnie się tłumaczyło. Właśnie się tłumaczymy, a tymczasem być może to tłumaczenie bierze się stąd, że po prostu mieliśmy w XX wieku ekscesy rozumienia tak. narodu w sensie kulturowym. No i dzisiaj widać pewną nadwrażliwość, to tak, prawda. że i ona nie jest nieuzasadniona, prawda? Bo jeżeli mamy się uczyć na Czegokolwiek, tak, bo niektórzy mówią, że się niczego nie uczymy na podstawie przeszłości, ale jeżeli mielibyśmy się czegoś uczyć, no to jest pewnego rodzaju drażliwość wobec tego, żeby nie popełnić tych samych błędów. Stąd, kiedy ten czy ów widzi nadmiernie manifestowany nacjonalizm, to woli krzyknąć faszyzm na wszelki wypadek. Nie jest tak? Tak, jest tak, co nie jest za mądre, ponieważ niestety. 20 lat temu bym tak nie myślał, a teraz niestety okazuje się, że faszyzm absolutnie, czy w razie faszyzujące tendencje absolutnie prawdziwe istnieją mm -hmm. i za, za szerokie krzyczenie faszyzm pozwala tym prawdziwym, prawdziwym się jak gdyby ukryć po wiele, wiele szerszym gronie, prawda? No to jak i... ich wypatrzyć, skoro jedni mówią o narodzie, to są różnice takie, tak subtelne czasami, no, no. nie wiadomo do końca, nie wiadomo do końca, jeżeli mamy się znowu uczyć na, mhm. wiadomo, na tych złych doświadczeniach XX wieku, dwa totalitaryzmy, tak, tak. prawda? No to, to, to gdzie przeprowadzać granice? No bo tak jak rozmawiamy o tym, to ktoś pomyśli, no to jest na nosa, czyli niewiele warte. No. Yy, no ale a nie jest podejście. znaczy, a nie jest pan, nie myśli pan tak, że to wszystko jest w jakimś tam sensie na nosa w humanistyce. Nawet na wyćwiczonego nosa, to znaczy w tym sensie, że tu nie ma jednoznacznego, jednoznacznego yy, jednoznacznej linii. Prawda? To są, yy, ja nie jestem badaczem faszyzmów, no ale wydaje się, że faszyzmy mają w sobie komponent siły fizycznej jako nie tylko w praktyce stosowanej, ale i jako mm. ideologii, jako tej, tej idei, tej uzdrawiającej mocy, tej siły, masy, pięści, nie wiem, pieśni masowej, czegoś, że mają element, jak to się, jest takie mądre słowo, którego ja genetyczny, tak, takiego mm. odrodzenia, że one są ruchem, który tam odrodzi ten świat i ten zmurszałe chwili strów, zniszczy, że to jest pewien naddatek jest do zwykłej idei narodowej w, w faszyzmie, ale oczywiście no to i z prawej, i z lewej, Przecież chyba na tym polega, że, że jest ciągłość, że socjaldemokracje zachodnioeuropejskie bardzo długo, do drugiej połowy XX wieku były marksistowskie i bolszewicy też byli, Stalini też, Stalin, też był marksistowski i to nie, nie, nie oznacza to, że była prosta linia rozwojowa między niemiecką socjaldemokracją no eee, a, a stalinizm gdzieś jest i tak samo. Tak Ale sam czy to jest... nie, nie unieważnia troszeczkę wysiłku badaczy? Tak pytam tak. trochę prowokacyjnie, tak. że jeżeli nawet, jak to pan określił na wyostrzonego tak. naukowo nosa, tak. będziemy stwierdzać, to jest faszyzm, a to nie jest faszyzm, no bo jest tak. dużo kontekstów, tak. wszystko zależy, no to w efekcie każdy... Nawet niewykształcony tak subtelnie człowiek jak historyk, który zajmuje się dwudziestowiecznym totalitaryzmem czy dziejami narodu, ma prawo powiedzieć, że jego wrażenia są tyle samo warte tak, co no tak, historyka. Ale czy tak, ale czy to prawda, ale czy to nie jest tak, że jakby interesuje nas pewien rodzaj zachowań, to znaczy kiedy widzimy... No, właśnie, agresję, tendencje do przemocy, tendencje do dehumanizacji innych narodów. A jeżeli mówimy szerzej niż faszyzm, o to totalitaryzmie, to również innych grup, nie wiem, klas mm -hmm. czy wyznań, to, obo to jak gdyby bije dzwonią dzwonki alarmowe. I to, czy to jest faszyzm, czy faszyzujące, to zostawiamy specjalistom. Natomiast my, <laughs> znaczy, nie musimy tego nazwać faszyzmem, prawda? No. Wie, o ile wiem, specjaliści. Zajmujący się historią radykalnego nacjonalizmu ukraińskiego w przededniu i w trakcie II wojny światowej, zastanawiają się, czy to jest faszyzm, czy są to mocne tendencje faszyzujące, mm -hmm bliskie faszyzmowi nie, w pewien sposób no to kiedy, wiad, wiad, wiad... kiedy zapalać tę lampkę alarmową bo niektórzy powiedzą widzi, widzi, i, i, proszę państwa mówimy o czymś co na naszych oczach się rozegrało z całym, z całym dramatyzmem to znaczy 23 luty i jeszcze wiele osób mówi nie nie to niedorzeczne żeby wybuchła wojna z takich powodów to się a nie opłaca b Putin, Putin jeśli, nie oszalał mogę tak wejść słowo, ja... a potem przychodzi 24 tylko, tylko kończąc i nagle okazuje się że Pojawia się drugi szereg osób, które mówią, a nie mówiliśmy. No tak, no, no, no ale tak jest. No, ale czy nie jest tak zawsze? Nie wiem, nie, czy pan nie, widziałem wywiad jakiś czas temu z ambasadorem francuskim w, na Ukrainie który mówił, że nie pamiętam, to drugiego albo trzeciego, był u niego burmistrz Mariupola mhm. i podpisywali inwestycję francuską w oczyszczalnię ścieków no tak. w, Ma w Mariupolu i burmistrz Mariupola go uspokajał, go mówiąc, ja znam Rosję, nic, nic się nie, nic nie będzie. To jest... No tak, tak, to jest błąd, który ale w tym sensie, co nam to, 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 ale to mówi, bo ten Putin tak zamazywał tropy, że w zasadzie No nie, ale właśnie... to jest inna rzecz, to nam mówi, no, że rzeczy niestety są nie... Rzeczy są nieprzewidywalne. To co nam daje badanie pojęcia narodu? To poczucie satysfakcji, które pozwoli nam powiedzieć. Ja nie mówiłem z dobrze. Ale nie, to nie, jest nie, poważne. Jednostkowe. Trochę, nie, to to, to, to żartuje. A funkcja społeczna Nie, nie żartuje. Funkcja. Który coś, o, Pan mi daje lepsze pytania, niż ja jestem w stanie odpowiedzieć. Funkcja społeczna naukowca jest, mi się wydaje, uwrażliwianie, ale naukowi. Znaczy, historia się. Ja też ja myślę poważnie biorąc, myślę, hmm. że historia się w jakiś sposób w pewnych wzorców powtarza, że to nie jest tak, że wiedza historyczna nam nic. Nie nam nic nie daje, ale te wzorce się powtarzają zawsze z jakimiś mutacjami. Mhm. Zawsze są rzeczy ważniejsze i mniej ważne w danym wydarzeniu i w zależności od tego, które my uznamy za ważniejsze, a, a które za mniej ważne, to inaczej na to będziemy, będziemy patrzeć. To znaczy, że jeśli ktoś szuka w historii prostej recepty, znaczy, że za pomocą przeczytania dużej liczby książek historycznych będę potrafił 23 albo 21 lutego powiedzieć, co się stanie 24, się stanie 24 no to, że taki świat byłby załatwy. To jednak tak no. mnie się zdaje, że to tak nie działa, że to daje. Ostatnio są też inne rzeczy są też być może praktycznie politycy, którzy nie znają tej historii, a którzy przez jakieś takie wyczucie rytmu wydarzeń widzą różne rzeczy lepiej niż profesor historii, który siedzi i czyta, i, i, i czyta książki. Więc ja czy redaktorzy Dziękuję. czasopism, którzy bardziej niż naukowcy bytują, bytują w świecie realnym, ja bym nie powiedział, że historia tutaj jest jedynym kluczem do, czy nawet najważniejszym kluczem. Historia jest czymś, co, co sprawia, że my. Widzimy różnorodność świata, ale czy, ona, ale czy ona pozwala nam konkretnie przewidywać, czy raczej się nie dziwić mhm. całej masie rzeczy, to znaczy, zawsze mnie zawsze mnie martwiły takie pełne radości, głosy, a teraz jest Unia Europejska i obiektywny. No prawie jak w maksizmie, obiektywny bieg dziejów, już jest tak, że się Europa zjednoczy. Mhm. Bardzo, będąc wielkim entuzjastą Unii Europejskiej, myślałem, tyle znam z historii wypadków, kiedy ludzie myśleli, że coś jest obiektywnym biegiem, wydarzenia się wydarzyło inaczej, że wcale nie wiemy, jak będzie. No więc, mhm. jeśli Czyli może scep... trochę to składa... Pozostaje pan ze sceptycyzmem, w Pozostaje ze, nie ze sceptycyzmem co do wartości, bo to jest zupełnie inna nie, co historia co możliwości i nie z, no, no. z pewnym sceptycyzmem co do jednoznacznego, praktycznego działania. To jest oddziaływanie historii, no to jest trochę tak, jak oddziaływanie, nie wiem, to jest może złe powodzenie, poezji czy sztuk pięknych. Jak pan się przejdzie, bo spędzi dużo czasu w Kunsthistorische z Muzeum w Wiedniu, albo jak ją przeczyta, pan przeczyta Wademekum Norwida trzy razy, to ma pan poczucie, że pan jest w jakiś sposób mądrzejszy. Ale to nie znaczy, że pan od tego potrafi Przewidzieć, co się jutro zdarzy. Co się, co się, to jest ta mądrzejszość, działa na innym poziomie. Ja kiedyś się podobał zawsze ten fragment z Rhyme of Ancient Mariner Cool że ten gość weselny to jest jak już przeżył tę całą opowieść o tym, o tym z tego żeglarza to mówi, że jest. A sadder and the wiser man jest smutniejszy i mądrzejszy. I tyle Ale i tyle tak, jego. Tak, pa, wie pan, co to, jak, jak słucham tego, to mam wrażenie, że w zasadzie y, to jest. Y, docieramy do, do takiego punktu, w którym można stwierdzić, że czy ktoś y, przewiduje, że, że do, wybuchnie wojna w imię narodu, czy ktoś hmm. y, mówi, że tak się nie stanie to do momentu buchu tej wojny nie ma żadnego znaczenia, bo możemy zgromadzić tę wiedzę, a potem nie mając wpływu na rzeczywistość, czy nie mając dostatecznego wpływu na rzeczywistość, w gruncie rzeczy to ta zgromadzona wiedza pozwala nam zachowywać, bo ja wiem, sceptycyzm w czasach pokoju, no tak jakby rzeczywiście ta, ta, ta sowa minerwy wylatywała już po wszystkim. To, i... No ale to jest, to, to jest tak, no wyczytałem, nie wiem, w The Economist jakoś tam w połowie stycznia, że my nie wiemy, co, czy, czy Putin zaatakuje na Ukrainę, co nie. I to autor pisze, co więcej, prawdopodobnie sam Putin też jeszcze nie wie, mm -hmm, mm -hmm. że on podejmie decyzję w ostatniej chwili. Jeśli sam Putin, ja nie wiem, czy to jest prawda oczywiście, ale jeśli by tak było, że sam Putin w połowie stycznia nie wiedział jeszcze, czy się zdecyduje na inwazję na Ukrainę, czy nie, no to jest, trochę jest dziwne, żebyśmy, żeby żebyśmy obserwatorzy z zewnątrz wiedzieli to, Lepiej, to jest, że to jest tak. Przeciętny ja... obywatel oczekuje tego od, na, od nauki. To znaczy, że Ojej. Biedny może, może, może... Biedny przeciętny obywatelu, nie oczekuje no, o... od nas tego. Biorąc pod uwagę, że posady utrzymywane są z podatków, to, to trzeba, trzeba do obywatela z respektem podchodzić. Ja się, ja się... Nie, znaczy z... o, tak, tak jak powiedziałem, ja myślę, że... Jeśli odchodzimy na chwilę od narodu i mówimy o społecznej funkcji historii, no to bym powiedział, a, a, naród, a naród pośrednio, no to bym sobie wyobrażał, że, że ta funkcja, że funkcja takiego generalnego, intelektualnego umądrzania z ludzi, mhm. czytelników, nie, nie narodu, nie społeczeństwa, bo to nie chodzi przecież o paternalistyczne, że ja kogoś tylko że ktoś sam czytając, zastanawiając się, robi się no bardziej refleksyjnym, no to jest funkcja się, społeczna, jak mi się wydaje. Absolutnie, i to mi się i, wydaje, że... Istotna no. I, i poza tym to jest tak, ludzie czytają Lubią czytać książki historyczne. To to jest myśl tak, jakby nikt nigdy żadnych książek historycznych nie czytał, to ja bym się chwilę zastanawiał, czy może w ogóle jest sens do ludzi się z historią pchać. Niech żyją szczęśliwi, nie wiedzą, kto to był towarzysz Stalin nigdy i, mm -hmm. i całe swoje życie w ten sposób, jak w tym starym dowcipie, prawda, z czasów komunistycznych, i całe swoje życie w ten sposób przeżyją, Ale skoro ludzie interesują się historią, no to jest lepiej, żeby znali dobre książki historyczne niż złe. To znaczy lepiej, żebyśmy my, historycy, starali się im podsuwać wiedzę, którą no, według naszej najlepszej wiedzy jest poważna i, i sensowna, mm. i żeby i żeby, i żeby ta, 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 ta znajomość historii była była. To ja się nie, nie powstrzymam przed zadaniem takiego tak. pytania, które z, z jednej z naszych ostatnich rozmów w, 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 przypadkiem wynikło. Straszna rzecz, dla, może, może nie straszna, ale tak mi się wydaje, że jednak przynajmniej niepokojąca dla historyka. Patrzymy na, na, na przykład Putina, widzimy, mm -hmm. że on czytał złe książki, a w każdym mm -hmm. razie no uformował swoje, swoją wizję świata na podstawie z punktu widzenia twardej historii bajek, no, no, to są banialuki, co on ma tam w głowie na temat tej jednej jedności Rusi i, ale to wywiera praktyczny wpływ i zastanawiam, zastanawiam się biorąc pod uwagę, no choćby u nas Dmowskiego, który no. także sobie swobodnie poczynał z historią i wielu innych autorów, czy to nie jest tak, że większy wpływ na to, co się dzieje w rzeczywistości mają Fałszywe wizje historii trochę jak u Wróyskiego, że ta fałszywa może to i fałszywa polityka, ale jak najbardziej realna, co widać, prawda hmm. w przypadku wojny w Ukrainie. Aha. To jest czyli to jest... przepraszam, czyli puenta, że powinniśmy studiować fałszywe powin... fałszywą historię. Nie, te, no powinniśmy studiować tak studiować zdecydowanie, ale to jest osobna rzecz, jak gdyby powinni, bo to jest Studiowanie, bo to są dwie rzeczy. Studiowanie historii tak jak wydaje się nam, że jest prawdziwa, jest z tym założeniem, że my pewne rzeczy wyciągniemy, nawet w praktyce pewne pewne wnioski. I te wnioski mogą być albo natury filozoficznej, albo nawet takie zupełnie techniczne. I znowu się odwołam do The Economist, który jest jednym z moich głównych źródeł wiedzy o, czasie, o świecie współczesnym. Tam kiedyś było, nie pamiętam dokładnych liczb, ale takie rozważanie jak któregoś z prezydentów Stanów Zjednoczonych, że jest teraz, tam nie wiem, w 23 miesiącu swojej pierwszej kadencji. On ma aprobatę, tam nie wiem, powiedzmy 38%. Doświadczenie ostatnich 50 lat mówi, że prezydent, który w 23 miesiącu swojej kadencji miał taką aprobatę, to wygrywa następne następne wybory. I oni się nie zastanawiają nad żadnym mechanizmem. Po prostu jakby porównują sytuację i wyciągają wniosek no właśnie, na, na przyszłość. I to jest. To oczywiście to jest dziennikarskie, to na pewno politolodzy robią to bardziej finezyjnie, ale coś tego typu można robić. A, stu a studiowanie fałszywej historii to jest coś innego, to jest w istocie rzeczy współczesności, a nie historii, mhm. bo kiedy współ, współ, studiujemy fałszywą historię, nie interesuje nas jak było, tylko interesuje nas rekonstrukcja sposobu myślenia tego czy innego polityka, która być może pozwoli nam przewidzieć jego... Proces decyzyjny i to jest strasznie ważne, ale to jest jakby to jest inna rzecz, prawda? To nie jest. Kiedy my czytamy te wątpliwej jakości, jak ten Amerykanin będzie wątpliwej jakości książki historyczne przeczytali, które czytał Putin, to nie po to, żeby się dowiedzieć, jak Ruś w X wieku mhm. wyglądała, a tylko po to, żeby się dowiedzieć, jaki może być jego obraz. Świata, prawda? Pełna zgoda. Ja mam wrażenie, że to się chyba dzieje. Ostatnio miałem w, w rękach ksi książkę historyka Ewansa brytyjskiego tak. na temat Richarda. Tak, teorii spiskowych w III Rzeszy, mhm. i znowu to było o, o, o kompletnych bzdurach. Mhm. Które miały absolutnie realny wpływ na rzeczy, przekładały się na, na realne decyzje, na rzeczywistość albo na tworzenie rzeczywistości. To znowu, jeżeli rzeczywistość się nie zgadza z głupstwami, które hmm. tam były w głowach, tym gorzej dla rzeczywistości, to pozabijamy ludzi, nie wiem, w, w, pozamykamy ich w więzieniach albo skrzywdzimy w inny hmm. sposób, bo tak ma być. I w tym sensie mam wrażenie, że historycy chyba zdają sobie sprawę, że czas badać te, te, te Tak, Ale te... No to chyba jest. Pania Luki. To, to jest żartem mówiąc, obok historii idei jest i historia głupich idei, która się. No właśnie, trochę mniej się o niej robi, mówi. Trochę mniej się o niej mówi, ale różni moi... No, Ostatecznie to jest to, co robi mój kolega, czyli przyjaciel Macie Górny w swoich książkach. Był naszym gościem. Właśnie, Był naszym gościem. Pozdrawiamy. I w swoich książkach na przykład o. Idea o ideach rasistowskich, czy o ideach takiej no, ideowo motywowanej geografii, która jakoś tak się składa, że zawsze udowadnia, że nasz naród powinien mieć większe terytorium <grymne> yy, niż ma, <grymne> prawda? I y, y, no to powiedzmy na wyższym poziomie, bo on mówił jednak o, o naukowcach zaangażowanych w, w propagandę, ale na, myślę, że na, 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 poziomie, na poziomie takim masowym też się takie rzeczy. Też są tak, były, czy są takie rzeczy badane. Ja na przykład choćby przypomnę starą pracę, już teraz starą, przy 40 paru lat, yy, yy, De Delimoc, Strach w kulturze zachodu, mm -hmm. gdzie jest ten duży fragment bardzo ciekawy o polowaniach na czarownicę, prawda, i o tym, jak yy, polowania na czarownicę widziane jako rodzaj takiej zbiorowej psychozy tych, tych inkwizytorów. On się nie, on nie zadaje sobie pytania, czy rzeczywiście, znaczy To, że rzeczywiście nie było czarów, to oczywiście nie było, ale czy istniały kobiety, które uważały siebie same za czarownice, czy nie, to w ogóle jest poza jego rozmowaniem. Chodzi mu o, raczej o zbiorową taką obsesję tych, którzy, którzy te czarownice, a, pew, a czasami również i czarowników, m, starali się wyłapać i, i, posłać, i posłać na stos. I, no i ich błędna ocena rzeczywistości na życiu pewnej liczby ludzi się dość negatywnie. Odbiła, prawda? Tak jest. No, my się zastanawiamy w związku z tym nad, nad pojęciem narodu, mhm. i pan napisał długi tekst, w którym przechodzi pan przez no, całą siatkę pojęć. Tylko po to, żeby na końcu stwierdzić, że w zasadzie niewiele wiadomo. E, może ja, tylko, żeby, ja, państwo, ja. żeby Państwo wiedzieli, no, rozważamy tę całą drogę, o której powiedzieliśmy sobie, od narodu szlacheckiego w pierwszej Rzeczpospolitej, do tego, że my sobie mówimy teraz, że e, no, takie wyobrażenie stereotypowe, że Polak katolik, albo że może jak nie katolik, to w każdym razie jak się poczuwamy do bycia Polakiem, to. Uczestniczymy we wspólnocie i przechodzi pan przez różne takie zestawienia. Bardzo ciekawe: naród a państwo, naród a kościół, naród a lud, naród a ludzkość, naród a klasa, naród a jednostka, naród a inne narody, naród a władza, naród a narodowość, kropka. I, 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 i w sumie zostajemy z takim poczuciem, że naprawdę nie wiadomo, co to jest naród. A potem sobie pomyślałem, że jeżeli. Przez ostatni wniosek z badania ostatnich 200 lat i pojęcia narodów, że po prostu było tyle ujęć, tyle jest możliwych kontekstów, w których można osadzić to pojęcie, i stwierdzamy, że no dobrze, to trzeba ostrożnie do tego podchodzić, nie wiemy. Tak sobie pomyślałem, że jak mało które pojęcie, które gdzieś tam oddziałuje na emocje mm -hmm. ludzi, jest ono podatne na manipulację. Właśnie dlatego, to... że po prostu nie wiadomo o co chodzi. Znaczy, mnie się wydaje, że humanistyka ma to do siebie, że operuje pojęciami za, o, o zatarty, zatartym znaczeniu. To jest chyba jednak utopia neopozytywistów neo i filozofów analitycznych, że da się w. Przenieść na humanistykę to, co się robi w matematyce. Mój syn starszy studiuje matematykę, więc mi takie rzeczy opowiada, że się będzie właśnie bardzo klarownie wszystkie po terminy No to pan a potem, z głowy młodzieży, a potem ich używać tylko w tym jednym znaczeniu. No to życie społeczne. Życie społeczne jest nieostre, jeżeli mogę tak powiedzieć. I, no dobrze, ale to właśnie dostaje się takie i... pojęcie, bardzo działające na emocje, ta. prawda? Bardzo ważne. No Urenana, którego ta, cytowałem. Urenana jest. On mówi tam bardzo konkretnie, że to nie tylko naród, to jest codzienny plebiscyt, ale też pod Podpowiada, dlaczego to jest tak ważne pojęcie, ponieważ ono sprawia, że ży nasze życie może nabrać pewnego sensu. Nie, może nie wszystkich, ale dla części, no. ponieważ jest rozpięte między przeszłością, teraźniejszością, a jakimś wyobrażeniem przeszłości. Okay. W związku z tym ono nadaje ramy naszemu życiu, takie, które mogą być atrakcyjne, przynajmniej dla niemałej części osób. O, to proszę bardzo, to ja wiem skąd no, przyszedłem, tak, no, na, gdzie nawias, jestem, dokąd idę. Nawiasem mówiąc, to, nie, nie, to być może u Renana było to w tyle głowy z jego zainteresowaniami religioznawczymi. W tym sensie naród jest to, nie, to, no, świecką religią jak gdyby. Prawda? O, tym, znaczy, o, o tym Pan mówi, bo jak się, jak się zestawia ta, nad wyborem, tam jest ta, taki fragment, w którym Pan pisze w artykule w Przeglądzie Politycznym, jeszcze raz polecamy. Jest taki fragment, w którym Pan pisze o tym, że, że dla niektórych Wybór pomiędzy polskością, to, a zestawienie polskości a wiara, to mogło dotyczyć tego, że oni są lud, polskimi luteranami tak. i dla nich problemem był katolicyzm, tak, bo no chcieli tak, zostać tak, bo tak, polakami. tak, mogli być na Śląsku Cieszyńskim, gdzie no tak tak. urzędnicy. Habsburscy byli, byli katolikami, tak mogło być w części Mazur, prawda? Gdzie, gdzie warmiacy byli w większości, w dużym stopniu niemieckojęzyczni katolicy, a Mazurzy protestanci byli polskojęzyczni. No tak, ale to są takie, powiedzmy, pograń, to, to jest urok tych, urok niejasności sytuacji, właśnie. Ale... Ja to testowałem, bo oczywiście bardzo mi się podoba, że pokazać odwrotną sytuację niż taka. Ale prawdziwa, taka prawdziwa, miała prawdziwa, miejsce. prawdziwa. Miała miejsce. Nie, nie jest ona większościowa. Ona jest, no, to jest, to jest jednak sytuacja mniejszościowa, ale nie mniej. No ale Nic jak było. się ktoś poczuwa do tak. bycia. No i właśnie, to, jest, to znaczy, że można, na, można w pewnych sytuacjach tak. zastępować wiarą. Wiara w naród może zastąpić wiarę religijną, idąc dalej. No może tropem. to jest. To trochę łędeków było widać. Tak, znaczy to jest. To jest chyba też obiekt. Różnych badań. Nie pamiętam, pan była w 70-tych latach, tak książka Łudzimierza Pawluczuka, świadomość jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej. I to była o, akurat nie o narodzie, tylko o sektach protestanckich w okolicach Białego Stoku, jak mhm. tradycyjna, w okresie międzywojennym, jak to tradycyjna społeczność prawosławna, jak gdyby się tam w jakiś sposób zaczyna modernizować, ktoś tam wyjeżdża do Ameryki i wraca i tak dalej. Pojawiają się nie wiem, Świadkowie Jehowy, zielonoświątkowcy i tak dalej ale w innych wypadkach, w momencie rozpadu tej, 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 tej tradycyjnej społeczności może wyjść nacjonalizm, który dla ludzi wykształconych zwłaszcza miał, może, może już teraz nie ma, ale miał przez XIX i pierwszą połowę XX wieku takie poczucie, dawał, że to jest coś nowoczesnego, naukowego, prawda, że to, to nie jest się zacofanym religiantem, tylko mhm. się jest... W... W, w awangardzie. To, to jest analogia. Niektó niektórzy zostawali nacjonalistami, a niektórzy się socjalistami, i w pewien sposób no, z takiej potrzeby, pewnie nie tylko, nie chcę, nie chcę upraszać, ale z potrzeby poszukiwania sensu. No właśnie, i, ale w ostatnich latach jeszcze jeden mhm. argument y, pojawia się na rzecz nacjonalizmu, mhm. albo przynajmniej, no, właśnie, jakiegoś dowartościowania na, nacjonalizmu. Mianowicie taki, że nacjonalizm, który przyniósł państwo narodowe, to jest nacjonalizm, który w gruncie rzeczy przyniósł pewną formę demokracji, bo w ostatnich latach taki argument się upowszechniał. Bez państwa narodowego w zasadzie niemożliwa jest demokracja. Co pan o tym myśli? To jest... Jak panu powiem, że to jest skomplikowane, to pan się będzie śmiał. To, <laughs> to, już, jest, to jest... już mamy to za sobą. <laughs> tak. <laughs> Do pewnego stopnia, mi się wydaje, że to jest prawda. I to jest prawda nie tylko obecnie, to jest prawda do XIX wieku. Przecież, jeżeli spojrzymy na ten nacjonalizm romantyczny, ja, ja mam. Tradycyjną siatkę pojęciową dla mnie nacjonalizm Sędecki. Znaczy, dla mnie. Ale sam pan opisuje, tak, że nie jest. nawet staram uzurpacja. że odr... staram się odróżniać poczucie narodowe od nacjonalizmu też. Znaczy, mm. nacjonalizm... no więc jak spojrzymy na romantyczną myśl narodową, tak to powiedzmy, to ona jest, no jak wiem ona jest wolnościowa i liberalna w polityce i ona jest demokratyzująca. To znaczy, można by nawet powiedzieć, że dla. Działacza narodowego w latach 30. i 40. I XIX wieku. Oczywiście wrogiem są zewnętrzni zaborcy, ale co najmniej w tym samym stopniu wrogiem jest struktura stanowa. To znaczy, idea, że chłop i szlachcic to należą do jednego narodu, jest ideą rewolucyjną, bo jest ideą demokratyzacyjną, niesłychanie ważną, więc mnie się wydaje, że potencjał Demokratyzujący może niekoniecznie państwa narodowego, ale idei narodowej, przynajmniej we wcześniejszym okresie jej istnienia, nie ulega dla mnie mhm. najmniejszej wątpliwości. Natomiast czy państwo narodowe? Jest niezbędne dla demokracji, to jest inna historia, i tego nie jestem pewien. Znaczy, wolę, żeby tak nie było, od razu powiem. Mm -hmm. Ale nie już tak, wie pan, że takie tak, głosy w ostatnich latach się, nie się będzie, pojawiały. Nie będzie demokracji Euro, nie będzie demokraty, Unii Europejskiej, bo nie ma demosu europejskiego. Prawda? Tak jest. No to był... I, I... No to mam, powiedziałbym, tu jest pewna logika, to znaczy, tu jest w pewien sposób, mimo że to jest argument raczej, no. W Bardziej może prawicowy, jeżeli tak można powiedzieć, niż. chociaż nie zawsze pewnie. Komunitarny mm -hmm. jakiś. To tu jest takie rozumienie, że do, które jest w, ostateczny, w ostatecznym rozrachunku podobne do tej jakobińskiej idei narodu, że pewna homogenizacja społeczeństwa jest niezbędnym warunkiem demokracji, prawda? Że, że niemożliwe jest społeczeństwo na. Demokratyczne, nadmiernie się różniące, no choćby dlatego, że wtedy nie będzie możliwości porozumienia się w podstawowych sprawach dotyczących funkcjonowania państwa i bardzo, jeżeli bardzo trudno jest, jeżeli, ktoś, ktoś jeden w jakiejś sprawie ma pogląd, A, a ktoś inny w jakiejś sprawie w tejże samej sprawie ma pogląd Z. To jeśli hmm. wybierze się pośredniego posła, który ma pogląd FY, to nie będzie on reprezentował tak naprawdę żadnego. Nikogo. Żadnego z nich. Że zbyt hmm. duży roz, rozstrzał y, poglądów na wszystko. W społeczeństwie bardzo utrudnia w ogóle reprezent demokratyczną reprezentację, bo ta reprezentacja nie jest. Nie to ma, jest jedno, ale też odbiera ten, ma, odbiera pewien te, to poczucie ciągłości, prawda, które nadaje sens życiu ludzkiemu. Wspólnego elementu. No, ale na to bym sobie pomyślał, no, a nie czy, nie czy nie można sobie wyobrazić jednak od oddzielenia idei narodu od idei państwa i zachowania. Idei no to w Polsce chyba jest bardzo łatwe, nie? Jako... Czy nie jest tak. No, historycznie Bo jest łatwe, historycznie, tak. tak. No, ale jakie jest państwo polskie, to jest trudne, znaczy uznania, że to ewentualne przyszłe państwo europejskie, jeśli jeżeli takie będzie bądź by było, mogłoby być państwem z definicji wielonarodowym, i można być jestem przeciwnikiem. Osobiście myślę, że jestem wielkim entuzjastą idei państwa europejskiego, gdyby kiedyś takie powstało. Jednocześnie jestem zdecydowanym przeciwnikiem idei narodu europejskiego, Bardzo mm -hmm. jestem przywiązany do polskiej idei narodowej i zamierzam, że tak powiem, przy niej, przy niej pozostać. I w tym sensie nie kupuję tego argumentu, że musi być państwo narodowe, żeby było, żeby było państwem demokratycznym i oczywiście to jest to, co mówię, to można powiedzieć, że to jest wy trochę wyidealizowany i historycznie nieprawdziwy model austriacki sprzed I wojny światowej, prawda, gdzie no, konstytucyjnie było zapisane wszystkie grupy etniczne w państwie są równouprawnione, prawda, to znaczy założenie było takie, że państwo jest, jeżeli nie wielonarodowe, to wieloetniczne, yy, zasadnicze, prawda... Z to... To, 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 to mnie prowadzi, bo pomału musimy kończyć niestety, no, no, ale, 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 ale. 40 minut. <grych> to mnie prowadzi do takiego, takiego pytania, jak z, znów ogólniejszego, mianowicie tak, mamy, mo można by sobie wyobrazić y pewną zrewidowaną wizję Pierwszej Rzeczpospolitej, mm. która by nam mogła pięknie przyświecać, tak jak pan o tym mówił, przecież te podziały stanowe, mm. bo w zasadzie już po pierwszym rozbiorze zaczęto się zastanawiać nad ich sensownością, e a w, w okolicach Sejmu, e Sejmu Wielkiego, prawda, widać było, że coś się kruszy, tak, że znaczy, zaczyna się znaczy, kruszyć. Ja, ja, przepraszam, jeżeli może tutaj, w ogóle ta kon ja powiedziałem, że ta koncepcja że stan szlachecki równa się naród jest dobrym przybliżeniem, ale właśnie one jest przybliżeniem, znaczy Przebłyski świadomości, że naród to jest coś więcej niż coś innego niż nas szachecki znajdujemy od XVI wieku. To nie no jest właśnie. to nie jest u skargi, u wielu innych autorów, to nie jest dominujący nurt, ale to, ale to też nie jest tak. To nie jest tak, że wszyscy są przekonani, że wyłącznie nas szachecki jest narodem. Już, już w okresie właśnie. Tak właśnie. A, a pod koniec swoje i, i prawda wiadomość, ta, że mieszczanie, prawda, ta, z Dekerem, tak, znaczy z czarną to jest procesją. to jest bardzo mała bardzo mała część społeczeństwa, ale oczywiście, że tak, i jezierski i nie jest to. W no jest właśnie, w z... no właśnie. To tak wbrew wbrew temu, temu tak. hejtowi na szlachtę ostatnio, mówię jako człowiek z ludu, więc mogę tak. sobie na to pozwolić. E, natomiast właśnie to ogólniejsze pytanie, czy to nie jest tak, że, że, że właśnie na to pytanie, co to jest naród, my odpowiadamy z pewną nerwowością, że. że no ponieważ straciliśmy państwo i kwestia zniknięcia narodu to jest kwestia, która towarzyszy nam już prawie 200 lat no to my się, my jesteśmy nerwowi, skłonni do takich y, dramatycznych wniosków, że jak y, będziemy po zbyt pochopni to nam się wszystko no, rozpuści rozejdzie, nie wiadomo co się no, stanie no pociecha mogłoby być o wiele mniej nerwowy niż Węgrzy tak? tak moja to, znaczy myślę, że ta koncepcja śmierci narodu w węgierskiej kulturze jest sobie mocniejsza niż w naszej. A w naszej jest, jest ta nerwowość? No, że... Trochę trochę jest, ale chyba już jest trochę mniej niż w XIX wieku. No, tak, tak? czy znaczy wydaje mi się, to no, to jest w każdej, jeżeli. Nie wiem, jacyś angielscy, brytyjscy nacjonaliści podczas debaty de brexitowej mówili, że pozycja języka angielskiego jest zagrożona. Ze wszystkich języków na świecie bym powiedział, <laughs> że ostatni byłby to mój kandydat tak, na liście tak, języków tak. zagrożonych, więc do pewnego stopnia może być to jest psychiczne, prawda? To zagrożenie nie jest w obiektywnym świecie tylko jest w głowach. No nie to odpowiednikiem mi. we Francji jest teoria wielkiego zastąpienia, którą no tak, tak. teraz lansuje skrajna prawica, że rodowici Francuzi zostaną zastąpieni przez imigrantów. Mnie to o tyle dziwi, że akurat przykład kultury polskiej powinien nas paradoksalnie skłaniać do tego, żebyśmy podchodzili do tego zupełnie nonszalancko, ponieważ jak e, społeczeństwo przetrwało taki, takie katastrofy jak rozbiory, to nie powinno być nam, Unia Europejska tak. będzie nam niestraszna, prawda? Tak. Mnie, by nie się, mnie, tak? mnie, mnie, mnie by się tak wydawało. Znaczy, że jednak są narody naprawdę dziesięciokrotnie mniejsze od Polaków, które. No zostały właśnie, wynarodowione. Oczywiście, że to co to jest naród nasz w 2022, tak gdybyśmy mieli zostawić naszych słuchaczy z płętą? Jak pan myśli, co możemy powiedzieć? Kim jesteśmy? Co to jest naród? Strasznie, jest to trudne pytanie, Boże święta Jest, znaczy, nie, z, z, oczywiście z, z, zaczynam się zastanawiać i myślę, że jest to, znaczy, po pierwsze jest to coś innego dla każdego trochę, to jest mm -hmm. uciecz, ucieczkowa odpowiedź, a po drugie jest to chyba jakaś ważna forma tożsamości, która wcale nie musi przeszkadzać w posiadaniu tożsamości innych, to znaczy, mm -hmm. która nie musi być wcale, tak mi się wydaje, tożsamością wyłączną. Tylko jak gdyby współgrać z innymi, z innymi tożsamościami, z innymi jakby poczuciami przynależności, wzmacniać je albo z nimi rywalizować, ale, ale być, jednym, być jedną z ważniejszych form jakby samoidentyfikacji człowieka. I na tym poziomie nie wydaje mi się, aby ona była jakby groźna, jeżeli jest jedną z kilku, a nie. Jedyną i niszczącą wszystko. To pan podpowiada w swoim artykule, który jeszcze raz po polecam, Przegląd Polityczny w Labiryncie Idei. Podpowiada pan jeszcze jedną rzecz, że y, naród to jest nieustający nie tylko nieustający plebiscyt, jak u Renana, tak, ale też nieustające pole w... Bitwy o jego rozumienie. Tak, znaczy bitwy, bitwy może bym za ostro. To jest, to jest oczywiście to jest, to, to jest zestaw rozmaitych procesów. Naród jest efektem najróżniejszych procesów i mentalnych i społecznych i gospodarczych i wszystkich innych, w związku z czym jest czymś zmiennym i ta zmienność jest i na poziomie świadomym, bo się, bo no w skrócie biorąc NDC i Piłsudczycy, prawda, już mówiąc bardzo hasłowo, inaczej ten naród ten naród widzą i także nieświadomych, no w zależności od ogólnych prądów, prądów kulturowych. Ale Więc to w sensie oznacza, to jest że... Pulsująca taka istota tak, i tak. zmienna i jak wszystko. Jak wszystko prawda? Ale to, to właśnie jest bardzo ładny wniosek, z którym państwo postaram, Państwa postaram się zostawić, ponieważ z tego znakomitego artykułu wynika jasno, że ponieważ jest to pewien projekt na przyszłość, to my mamy pełne prawo w tej Bitwie, no bo to jednak hmm. bywają bardzo mocne często zmagania u nas retoryczne, w tej bitwie mamy pełne prawo brać udział, myśleć o tym, że chcielibyśmy proponować pewne rozumienie narodu, pewną wrażliwość i pojawi się wśród rodaków u nas niezgoda, więc co to jest naród, to chyba też możemy do, do, dodać na zakończenie, no Właśnie pole zmagań, po pole, zmagań. I, pole zmagań. I ta niezgoda była zawsze. Nie było tego mitycznego okresu historycznego, w którym wszyscy by się zgadzali, co to jest naród. Panie profesorze, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję bardzo. Miło. Ja na zakończenie, jak zawsze państw, Państwa zostawiam z przypomnieniem, że prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu Kultury Liberalnej. Mogą nas Państwo oglądać na żywo już teraz tylko na platformie YouTube, ale mogą Państwo odsłuchiwać nas oczywiście w formie podcastu na wszystkich platformach: Spotify, Apple, Google Podcast. Zachęcamy do subskrybowania kanału recenzowania, polecania naszych podcastów. No i oczywiście przypominam o tym jednym procencie, bez którego, jeżeli Państwu się podoba to, co robimy, to, to bardzo, bardzo prosimy o wsparcie, żebyśmy mogli dalej to robić. Dziękujemy, dziękujemy, że nas Państwo wysłuchali i zapraszamy w następny czwartek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.